Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. W dzisiejszej konferencji udział wezmą prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Marek Belka oraz członkowie Rady Polityki Pieniężnej, pan profesor Jan Winiecki oraz pan doktor Andrzej Żońca. Bardzo proszę, panie prezesie. Dziękuję. Jak Państwo wiedzą, Rada postanowiła utrzymać stopę procentową NBP na niezmienionym poziomie. Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany, przy czym sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach jest zróżnicowana. W Stanach Zjednoczonych w czwartym kwartale ubiegłego roku trwało ożywienie gospodarcze, a dane o PKB w trzecim kwartale zostały zrewidowane w górę. Natomiast w strefie euro dynamika aktywności pozostała niska, a prognozy wzrostu na 2015 rok były w ostatnich miesiącach obniżane. Również w największych gospodarkach wschodzących wzrost aktywności gospodarczej utrzymał się na niskim, jak na tak kraje, poziomie, a w Rosji dynamika PKB spadła prawdopodobnie w pobliżu zera. W ostatnim miesiącu nadal silnie obniżały się ceny ropy naftowej wraz z umiarkowanym tempem wzrostu gospodarczego na świecie. Sprzyjało to utrzymywaniu się bardzo niskiej inflacji w wielu krajach oraz przyczyniało się do wystąpienia deflacji w strefie euro. Główne banki centralne nadal prowadzą ekspansywną politykę pieniężną, utrzymując stopy procentowe na historycznie niskich poziomach. Europejski Bank Centralny i Bank Japonii realizują programy skupu aktywów. Jednocześnie nasiliły się oczekiwania stopniowego podwyższenia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, co przyczyniło się w ostatnim okresie do osłabienia kursów walut gospodarek wschodzących, w tym złotego. Utrzymuje się podwyższona awersja do ryzyka na międzynarodowych rynkach finansowych. W Polsce dynamika aktywności gospodarczej w czwartym kwartale ubiegłego roku mogła nieco spowolnić. W listopadzie tempo wzrostu produkcji przemysłowej obniżyło się w pobliżu zera, a dynamika produkcji budowlano-montażowej pozostała ujemna. Również obniżyło się tempo wzrostu sprzedaży detalicznej. Mam na myśli tutaj realną sprzedaż. Wzrost akcji kredytowej zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw pozostał stabilny. Dane z rynku pracy wskazują na dalszy wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach, co przyczynia się do kontynuacji spadku bezrobocia po uwzględnieniu czynników sezonowych. Jednocześnie utrzymująca się umiarkowana dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wskazuje, że presja płacowa pozostaje ograniczona. W listopadzie dynamika cen konsumpcyjnych pozostała ujemna i była niższa od oczekiwań, kształtując się na poziomie minus 0,6% rok do roku. Towarzyszyło temu obniżenie większości miar inflacji bazowej, co potwierdza brak presji popytowej w gospodarce. Utrzymał się także spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu, co wskazuje na brak presji kosztowej w gospodarce. Towarzyszą temu bardzo niskie oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Rada postanowiła pozostawić stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Rada podkreśla, że w otoczeniu polskiej gospodarki utrzymuje się niepewność co do przyszłej koniunktury. Jeżeli wydłuży się oczekiwany okres deflacji, tym samym wzrośnie ryzyko pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie, a napływające dane będą potwierdzały spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej oraz utrzyma się niski wzrost w otoczeniu polskiej gospodarki, to Rada nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję. Jacek Barszczewski, PAP Biznes. Mam pytanie o to ostatnie zdanie tradycyjnie. Tam Państwo względem tego, co było w grudniu, dodali ten okres deflacji jako ten jeden z czynników, który może być przyczyną do dostosowania stóp. Czy to znaczy, że znów Państwo jakby bardziej patrzycie na to, że ta deflacja w tej chwili zaczyna coraz większe zagrożenie, że ona będzie głębsza i dłuższa? Ja pamiętam, jak żeście interpretowali to zeszłomiesięczne, tę koncentrację mojej wypowiedzi w zeszłym miesiącu wyłącznie na kwestiach inflacji, na kwestiach wzrostu gospodarczego, przepraszam. I to było, jak sądzę, znaczy to było interpretowane, nie chcę powiedzieć niesłusznie, bo chyba taki był wydźwięk mojej wypowiedzi, ale to było interpretowane jakoby deflacja, bo trudno powiedzieć o inflacji, no, ujemny wskaźnik cen nie miał żadnego znaczenia dla Rady. Myślę, że
ten dzisiejszy komunikat wskazuje, że to nie do końca odpowiada poglądom większości członków Rady. Że przedłużająca się deflacja ma znaczenie i może być ważnym czynnikiem, który spowoduje, że Rada przystąpi do działania. Ja mam takie pytanie, może bardziej tutaj do panów, którzy są po bokach pana prezesa, bo wiadomo, że panowie są raczej przeciwnikami dalszego obniżenia stóp procentowych. Ostatnio pojawia się coraz częściej taki zarzut, że Rada nie realizuje swojego ustawowego celu, czyli dbanie o stabilny poziom cen przy jednoznacznym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, a nie zagraża to, nie ogranicza podstawowego celu. Czy państwo, panowie się czują komfortowo z takimi zarzutami, że tak naprawdę jesteśmy bardzo daleko od tego celu? Ja nie wiem, czy pan redaktor kieruje to pytanie do kolegów, do pana profesora Winieckiego i do doktora Żońca, ale zanim oni wezmą na klatę ten ciężar, to ja powiem, że bardzo wyraźnie, zarówno w naszym dokumencie programowym, jak i w naszych wypowiedziach, podkreślamy, że realizujemy cel inflacyjny w sposób elastyczny. Co to znaczy? To znaczy, że w sytuacji, kiedy czynniki decydujące o ultraniskiej inflacji, czy tak jak obecnie deflacji, mają charakter podażowy, importowany, a nie mają wiele wspólnego z popytem wewnętrznym, to nie można oczekiwać pochopnych, niecierpliwych działań ze strony Rady Polityki Pieniężnej. Zresztą chcę powiedzieć, że taka elastycznie realizowana strategia celu inflacyjnego dotyczy także innych krajów, innych banków centralnych. No, mnie przychodzi do głowy przykład Banku Anglii sprzed kilku lat, kiedy w innej sytuacji u nich z kolei, także ze względów podażowych, inflacja znacznie przekraczała cel inflacyjny przez kilka lat. Wytrzymali. Więc pewna analogia tutaj jest. Oczywiście niedokładnie sytuacja to sama, ale ja bym chciał powiedzieć, że my nie realizujemy z celu inflacyjnego w takiej wielkości, jak on jest w tej chwili określony. Nie wykluczamy, co w ostatnim zdaniu jest powiedziane, dalszego dostosowania polityki pieniężnej. Natomiast sytuacja jest taka, jaka właśnie, jaką pan także i określił. Inflacja jest ultraniska, czy nawet deflacja, spowodowana czynnikami zewnętrznymi. Chcę powiedzieć, że także bardzo niskie są rentowności papierów wartościowych. No jeżeli powiem, że dziesięcioletnie obligacje skarbowe denominowane w euro przynoszą dzisiaj, wyceniane są na rynku na rentowność 1,15, zdaje się. Jakbyśmy to kilka lat temu powiedzieli, to chyba by po prostu nikt nie uwierzył. Oczywiście, mówię, dostosowanie jest w dalszym ciągu możliwe, ale nie ma powodów, i to jest zdanie większości Rady, żeby się z tym bardzo spieszyć. Mogę coś dodać? Bardzo proszę, oczywiście. Jeśli można, ja bym chciał wnieść taką nutę realizmu do wypowiedzi pytania czy sformułowania, jakby tego nie nazwać, redaktora Barszczewskiego na temat tego właśnie nierealizowania celu inflacyjnego. Chciałbym zapytać, kto ten cel realizuje gdzie indziej? Mamy sytuację EBC, który jest dokładnie w takiej samej sytuacji i też ma przed sobą perspektywę, że przez najbliższych parę lat, prawda, tego celu, jak różni analitycy to oceniają, nie osiągnie. Ani my, ani EBC, podejrzewam, ani nikt inny nie ma klucza,
czy hasła do Sezamu na zasadzie Sezamie otwórz się, prawda, i wypuść inflację, która pozwoli nam wrócić w okolice celu inflacyjnego. Nic takiego, takich instrumentów podejrzewam nie mamy ani my, ani EBC, ani żaden inny bank centralny, który prowadzi politykę bezpośredniego celu inflacyjnego. W połączeniu z tym, co powiedział pan prezes, właśnie o tym, że my mamy ten, takie podejście, prawda, szerokie, elastyczne, prawda, widać, że my nie i tym, że nie będziemy, że tak powiem, no, użyję określenia, kopali się z koniem, to znaczy z trendami globalnymi po stronie podażowej, wynika, że my w zasadzie robimy to, co jest możliwe, a nie to, co wydaje się, że można zrobić. Ja mogę tylko powiedzieć, że oczywiście z zarzutami nie czuję się komfortowo, jakkolwiek z powodów przedstawionych przez pana przewodniczącego uważam je za nietrafione. Jeszcze jedno moje pytanie dotyczy dzisiejszych danych o podaży pieniądza. Tutaj dzisiaj choćby rano pan prezes mówił o tym, że te niskie stopy, że i za niskie stopy i za wysokie są niekorzystne, ale że te niskie stopy procentowe stanowią pewne zagrożenie w kontekście odpływu depozytów, że te depozyty są słabo procentowane. Tymczasem mamy dane takie, które mówią o tym, że w ubiegłym roku to był nominalny wzrost w przypadku gospodarstw domowych o 8,9%, a przedsiębiorstw o 9,4%. Czy państwo jakoś dzisiaj odnotowali te wielkości? No to była informacja, która napłynęła w czasie posiedzenia Rady i myśmy już zakończyli dyskusję w momencie, w którym ta informacja napłynęła. My oczywiście patrzymy na dynamikę agregatów pieniężnych, ale no, nauczyliśmy się w ciągu ostatnich lat, że ten filar pieniężny nie jest decydujący przy realizacji strategii celu inflacyjnego. Natomiast takie pytanie, znaczy taka ogólniejsza refleksja, no bardzo niskie stopy procentowe rzeczywiście wywołały obawę, że jakby społeczeństwo zacznie no, wycofywać pieniądze z banków, że depozyty zaczną się kurczyć, czy po prostu nastąpi jakaś stagnacja. Nic takiego nie nastąpiło. To świadczy o bardzo racjonalnym podejściu społeczeństwa. Nie mamy do czynienia z jakimiś gwałtownymi zjawiskami, bo ja wiem, na przykład odpływu do gotówki. Owszem, mamy wzrost obiegu gotówkowego, ale bynajmniej nie jest to jakiś nie wiem, radykalny odwrót od depozytów. Ludzie oczywiście wolą coraz bardziej trzymać pieniądze na depozytach albo na krótkie terminy, albo bieżących, ale to jest specyfika w ogóle polskiego systemu bankowego. Ja osobiście jestem pozytywnie zaskoczony umiarkowaną reakcją polskiego społeczeństwa na bardzo niskie historycznie stopy od depozytów. Bardzo proszę. Dorota Bartyzel, Bloomberg News. Ja jak zwykle mam strasznie dużo pytań, więc mam raczej taki problem z ich selekcją, żeby inni koledzy się nie zdenerwowali, a panowie się nie znudzili. Natomiast ja mam wrażenie jakiegoś jednak swoistego teatru absurdu, który państwo z każdym miesiącem nam w sposób coraz bardziej, powiedziałabym, oczywisty serwują. Dlatego, że tutaj mamy reprezentację członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy, z wyjątkiem pana profesora oczywiście, którzy jednoznacznie i oficjalnie są przeciwnikami dalszego luzowania polityki monetarnej. Do tego wszystkiego mamy przedstawiony komunikat, w którym zabrakło nawet tego zdania, jakie było w ubiegłym miesiącu, a które pozwalało nam jako skutek, czyli nie obniżenie stóp procentowych, podać ciągle utrzymujący się stabilny wzrost gospodarczy. Tego stabilnego wzrostu gospodarczego, przynajmniej zdania o nim, już nie mamy. Mamy za to informacje i ja teraz przepraszam wszystkich, ale poproszę o cierpliwość.
Mamy za to szereg argumentów, całą listę, które jednoznacznie wskazują na to, że sytuacja makroekonomiczna, a też i w gospodarce realnej, sprzyja jednak dalszemu luzowaniu polityki pieniężnej. Otóż w czwartym kwartale Rada Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski przewiduje, że wzrost gospodarczy, aktywność gospodarcza mogła ulec pewnemu osłabieniu. Zwykle wskazuje to na oczywiście konieczność jednak poluzowania polityki monetarnej. Dalej, wzrost akcji kredytowej zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw pozostał stabilny. W każdym razie nie przeszkadza luzowaniu, tak? Presja płacowa pozostaje ograniczona. Po raz pierwszy Rada Polityki Pieniężnej we wszystkich swoich komunikatach używa słowa deflacja. Broniła się przed tym rękoma i nogami przez ostatnie miesiące. Dalej podaje nam aż cztery warunki, z których jeden, że już napływają, tak, dane świadczące o spowolnieniu gospodarczym oraz, że wydłuży się oczekiwany okres deflacji, czyli już mamy nawet oczekiwany okres deflacji. Więc ja się chciałam zapytać wprost. Aha, i brakuje jeszcze jednej mianowicie rzeczy. Państwo formułowali swoje komunikaty jednak używając związku przyczynowo-skutkowego. Tutaj nie ma żadnego. Ja jestem z wykształcenia humanistką i Jung miał takie piękne słowo, że bardzo często zachowania ludzkie w gruncie rzeczy są akauzalne. Więc moim zdaniem państwa komunikat dzisiaj jest właśnie taki, akauzalny, nie podaje ani jednej przyczyny, poza oczywiście cierpliwością, na której tutaj i spokój, na którą się pan wcześniej powołał, która by pozwoliła uzasadnić pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie. To jest pierwsze moje pytanie, a drugie, na co państwo czekają? No ja jestem w sytuacji dosyć komfortowej dzisiaj, bo oskrzydlają mnie akurat członkowie Rady, którzy jasno wypowiadają swoje poglądy, według których obniżanie stóp procentowych poniżej dzisiejszego poziomu, niektórzy twierdzą, że to jest i tak poziom za niski, i nie przyniesie korzyści, a może przynieść szkody. Samo to, że nie przyniesie korzyści, to rzeczywiście nie jest żaden argument, ale że przyniesie szkody, no to jest bardzo poważny argument. Jak państwo wiedzą, nie wszyscy takie poglądy formułują, nie wszyscy takie poglądy podzielają. My nie wykluczamy dalszego dostosowania polityki pieniężnej. To oczywiście uwarunkowane jest tym, aby większość Rady taki pogląd podzieliła. A te wszystkie, jak to pani mówi, cztery? Tak, panie profesorze, warunki. Jest tak naprawdę tylko jeden powód, dla którego można było dzisiaj stóp nie obniżać, ale to jest moje następne pytanie. A jaki? Następne pytanie, jak pan skończy odpowiedź na to. Nie, ja myślę, że rzeczywiście dane listopadowe wskazują na pewne, powiedzmy sobie, osłabienie koniunktury. Ale dane kwartalne z trzeciego kwartału zaskoczyły nas in plus. Dane, czy te takie, bym powiedział, pierwsze informacje, które otrzymujemy z GUS-u, także nie są jakieś zatrważające. Myślę, że za kilka dni będziemy wiedzieć więcej, czy ta koniunktura gospodarcza słabawa w listopadzie też i w grudniu miała miejsce. To oczywiście jest czynnik, który ma dla niektórych członków Rady znaczenie. Zobaczymy, jak się ułoży sytuacja z deflacją. Dlaczego nie uważamy, żeby trzeba było kontynuować to nazewnictwo, prawda? No, ktoś dzisiaj pół żartem powiedział, jak będziemy mówić ujemna inflacja, to tak jakby był ujemny upał w czasie zimy, prawda? Więc będziemy mówić po imieniu, że jest to deflacja. Te dane w najbliższym czasie, według mnie, mogą skłonić niektórych członków Rady do, tak jak już powiedziałem,
dalszego dostosowania polityki pieniężnej. Natomiast nie dla wszystkich było to, czy dla większości Rady nie było to oczywiste. Poza tym, panie redaktor, ostatnie, to nie jest czynnik istotny, jakiś bardzo istotny, ale te ostatnie tygodnie upłynęły nam pod znakiem takiej destabilizacji na międzynarodowych rynkach finansowych. To nie jest najlepszy moment, żeby dokonywać modyfikacji stóp procentowych. Ja mam nadzieję, że to jest względnie przejściowe. Zresztą widzimy pewne uspokojenie, przynajmniej jeśli chodzi o kurs złotego do euro. Ale po prostu to nie jest najlepszy moment, żeby dokonywać modyfikacji poziomu stóp. Większość Rady tak uznała. Ja bym chciała teraz wrócić do tej przyczyny, moim zdaniem, takiej z jakichś względów jednak ukrywanej. My tutaj na tej konferencji, na tych konferencjach zawsze mamy właściwie takie dwa konie, które obstawiamy w tym wyścigu. Tak, to jest inflacja i wzrost gospodarczy. Tak, i to jest trochę tak jak wojna postu z karnawałem. A tak naprawdę prawdziwym wodzirejem, jak posłuchałam dzisiaj zresztą bardzo porządkującego wykładu pana profesora, nie było niemal ani słowa na temat deflacji, na pewno ani słowa na temat wzrostu gospodarczego, natomiast bardzo dużo na temat stabilności waluty. Chciałam zapytać, czy może tym prawdziwym wodzirejem, tym co rzeczywiście powoduje, że państwo... Niestabilność waluty, nie. Znaczy jeżeli, niekoniecznie stabilność, tak ale jej kurs. Jeżeli tak zabrzmiało dzisiaj, to na pewno niestabilność waluty, tylko stabilność finansowa. Tak naprawdę... Ci członkowie Rady, którzy nie chcą dalszych obniżek stóp procentowych, mają jeden bardzo poważny argument, że to może być czynnik podminowujący stabilność finansową w kraju. Ultraniskie stopy procentowe w skali świata powodują trudno przewidywalne, znaczące przepływy kapitału z kraju do kraju, z rynku na rynek. Przecież także to, co się stało na rynkach, że tak powiem, na rynkach surowcowych. No teraz mamy oczywiście jakby pęknięcie bańki. Nie wiadomo zresztą jak, ja zawsze martwię się, że to jest bardzo przejściowe. Ale jeżeli nie jest przejściowe, no to przecież bardzo wysokie ceny surowców mogły być po części, no nie tylko wynikiem tych ultradługich cykli, o których mówi pan profesor Winiecki bardzo często, ale także spekulacji. Proszę państwa, no to przecież w skali globalnej mamy do czynienia właśnie z takimi zjawiskami niewątpliwie będącymi konsekwencjami ultrałagodnej polityki pieniężnej. Myśmy się wszyscy na początku bali, ha, inflacja, jakaś galopująca, może nawet hiperinflacja. Nieprawda. Nauczyliśmy się, że to jest miraż. No chyba, że wystartują helikoptery i będą rozrzucać po 500 euro na obywatela, prawda? To też jest propozycja, być może jedyna skuteczna. Natomiast my możemy, per analogiam, to samo rozumowanie dostosować do Polski. My oczywiście nie wiemy, gdzie jest podłoga, gdzie jest dolny limit, od którego ludzie zaczynają się zachowywać w sposób nieracjonalny, mało ostrożny. No i to jest ten problem, to jest ten dylemat. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi furda, deflacja, wzrost gospodarczy, no taki sobie, ale boimy się obniżania stóp, to podstawowy argument to jest właśnie ten, że wkraczamy na terytoria tak nieznane, że grożą zdestabilizowaniem zachowań różnych podmiotów gospodarczych. I to jest podstawowy argument. I ja myślę, że chciałem to dzisiaj na tym spotkaniu porannym powiedzieć. Tu nie chodzi o kurs waluty, tu chodzi o znacznie coś więcej.
Tak, że do końca nie bardzo rozumiem w związku z tym, czemu państwo tego po prostu nie napiszą w komunikacie, bo z komunikatu nie wynika, dlaczego państwo zostawili stopy procentowe, przepraszam za swój upór, na niezmienionym poziomie. I teraz a propos tych nieznanych terenów, na które wypłynął ten statek flagowy, jakim jest Polska dla współczesnej gospodarki. Mianowicie, jeśli nie wiemy, czy to deflacja będzie dobra czy zła, tak, a może, bo do tej pory wydawało mi się, że tercium non datur, ale ostatnio usłyszałam, że może być też neutralna, tak, to co takiego Polskę odróżnia od innych, tych rozwiniętych gospodarek, co powoduje nam, jak rozumiem, mieć nadzieję, że deflacja w naszym wypadku może być dobra? Po pierwsze, także w tej sprawie mamy różne poglądy. To przecież koledzy i koleżanki z Rady Polityki Pieniężnej się wypowiadają w tej sprawie. Otóż co nas odróżnia od większości krajów strefy euro? Bardzo niski poziom zadłużenia globalnego w gospodarce. I to dotyczy zarówno zadłużenia publicznego, jak i prywatnego. My oczywiście czasami sobie tam narzekamy, prawda? Nawet są tablice świetlne na jakimś skrzyżowaniu, ale to wszystko jest furda. My jesteśmy krajem bardzo mało zadłużonym w porównaniu z większością krajów zachodniej Europy. Także w wielu krajów rozwiniętych. W tamtych krajach deflacja może być, nie przesadzam, katastrofą. Jeżeli kraj, nie będę wymieniał po nazwie, znaczy nazw, duży, wielki kraj europejski walczy z ograniczeniem, walczy z nadmiernym zadłużeniem. Fiscal austerity, prawda? Walka z deficytami, walka o to, żeby utrzymać, żeby osiągnąć nadwyżkę budżetową pierwotną przynajmniej. No i co z tego? To wszystko bierze w łeb, jeżeli kraj taki wpada w deflację, a przy tym rośnie w tempie bliskim zera. Dla tych krajów, to jest mój pogląd i większość członków Rady, mam wrażenie, podzieli ten pogląd, to jest bardzo poważny problem. Ja bym nawet bym nie wahał się użyć słowa katastrofa. I nie dziwię się, że EBC tym się bardzo przejmuje, nawet jeżeli instrumentów za bardzo nie posiada, żeby temu przeciwdziałać. W Polsce sytuacja jest inna. Mamy jednak sytuację, w której jesteśmy w stanie przy przyzwoitym 3% wzroście gospodarczym i nawet zerowej inflacji utrzymać czy ustabilizować poziom deficytu czy długu publicznego, nawet jeżeli niektórzy uważają, że jest za wysoki. Po drugie, jak patrzymy na strukturę, na zachowanie się poszczególnych elementów kosztów produkcji, to mamy w gruncie rzeczy sytuację wymarzoną. No bo jeden podstawowy, ważny można powiedzieć, element kosztów nie podlega deflacji, to są płace. Płace rosną w sposób całkiem zdrowy. To powoduje, to głównie powoduje, że popyt wewnętrzny także rośnie, no bo popyt konsumpcyjny rośnie, a popyt konsumpcyjny ciągle popyt inwestycyjny. Także z tego powodu moje osobiste zmartwienie deflacją jest mniejsze, ale w dalszym ciągu zmartwienie ma miejsce, dlatego że ja nie wiem, jak długo taka sytuacja jest możliwa, jak długo nie będzie miało to negatywnego wpływu na sytuację przedsiębiorstw i wreszcie ja nie wiem, czy polskie przedsiębiorstwa, czy polskie podmioty gospodarcze potrafią funkcjonować w warunkach deflacji. Ja wiem, że jednemu podmiotowi bardzo deflacja utrudnia życie. To jest minister finansów. Ostatnie pytanie, tak? Może jeszcze dwa albo trzy ostatnie. Czy takim może światłem, taką lampką alarmową byłoby pokazanie się oczekiwań deflacyjnych dla państwa? No niewątpliwie tak. Czy
Panie profesorze, mam pytanie bezpośrednio do pana. Z przebiegu głosowań... Mnie czy? Tak, do pana, pana, przepraszam. Z przebiegu poprzednich głosowań, tych, których, które już zostały podane do publicznej wiadomości, wynika, że był pan zwolennikiem głębszych w sumie, tak, głębszych cięć niż te, które ostatecznie miały miejsce. Czy gdzieś z tyłu głowy ma pan w sobie, ma pan jeszcze chęć realizacji tego wniosku? Ta pierwsza część pytania nie jest pytaniem, bo raczej jeżeli... Podstawą tego jeżeli pytania. Jeżeli głosowałem za obniżką stóp, no to musiałem być zwolennikiem. Czy tamten wniosek pańskim zdaniem pozostaje w jakimś stopniu nadal aktualny? To znaczy, po pierwsze, ja reaguję na to, co się dzieje w gospodarce. Po drugie, rzeczywiście uważam, że jest przestrzeń do obniżek stóp. A o tym, czy ona nastąpi, to zależy od dwóch czynników. No, pierwszy, podstawowy, to jest to, co się będzie działo w naszym otoczeniu, czyli w gospodarce. A po drugie, czy większość Rady będzie podzielała ten pogląd. Czy pan profesor chce? Jeżeli panowie chcą. No ja bym coś może powiedział. Bardzo proszę, oczywiście. Właśnie. No, jest to kilka takich spraw, które tutaj przebijały się właśnie w tym dialogu. Może warto do nich wrócić. Pierwsza sprawa to jest właśnie kwestia wychodzenia z trudnej sytuacji gospodarczej. Z trudnej sytuacji gospodarczej w warunkach niskiego wzrostu można wyjść na trzy sposoby. Pierwszy, o którym pośrednio mówił pan prezes, to jest właśnie, że tak powiem, wychodzenie poprzez stymulację deficytem budżetowym i jest to droga dla tych krajów zadłużonych niemożliwa, ponieważ rynki tego nie kupią. Więc to jest pierwsza droga. Druga droga to jest taka wywołanie inflacji, kiedy spada w rezultacie realna wartość długu. To oczywiście rządy kochają coś takiego, ale akurat tak jak w moim pierwszym komentarzu żartowałem, że nikt nie ma hasła do sezamu, żeby się otworzył, żeby z niego ta inflacja wyskoczyła, to podtrzymując to stwierdzam, że ta droga jest też zamknięta. Wobec tego pozostaje dla tych krajów trzecia droga, których one nie lubią, to znaczy rządy, politycy i tak dalej. Tą drogą jest oczywiście cięcie wydatków publicznych, a przede wszystkim tego garbu socjalnego, który jest u źródeł, moim przynajmniej osobistym zdaniem, prawda, tego istotnego, bardzo kolejnego już zresztą na przestrzeni dziesięcioleci spowolnienia gospodarczego krajów, zwłaszcza zachodniej Europy. Także jak na to spojrzymy z tej perspektywy, to widać, że niewątpliwie sytuacja jest niekomfortowa dla polityków tychże krajów. Druga kwestia to jest ta kwestia deflacji. Tu się akurat możemy trochę różnić z panem przewodniczącym, dlatego że ja akurat uważam, że deflację trzeba najpierw zdefiniować, żeby się potem jej bać albo nie. Prawda? I w związku z tym, jeżeli zdefiniujemy ruchy cen w perspektywie, można sobie ją zakreślić na 2 lata, 6 kwartałów, 2 lata, 5 lat i tak dalej, to wtedy możemy sobie powiedzieć tak, że jest perspektywa taka, w obecnych warunkach popytowych na świecie i podażowych z punktu widzenia ruchów cen, że to będzie sytuacja, w której ceny nie tylko w Polsce, ale i na świecie, prawda, będą się, zwłaszcza w zachodnim świecie, będą się ruszać w granicach +1, -1 rocznie. W tych granicach nie będzie żadnego tam gwałtownego spadku, nie będzie przelicytowywania się, prawda, że my dzisiaj obniżamy ceny, dlatego że się boimy, że nie sprzedamy, prawda, no to klienci czekają, żeby jutro obniżyć ceny jeszcze bardziej. To są wyobrażenia z czasów wielkiego kryzysu, moim zdaniem, a nie wyobrażenia z czasów dzisiejszych. Więc w związku z tym trzeba sobie zadać inne pytanie. Czy jeżeli spadają ceny paliw, u nas może trochę mniej, no bo mamy wysoki poziom podatków, prawda, wpakowanych w te, a w Ameryce będzie to więcej. I
Jeżeli tak, to pytanie brzmi następująco. Myślę, że odpowiedź na nie jest stosunkowo łatwa. To znaczy pytanie brzmi tak, czy jeżeli ktoś zastanawia się, czy kupić w tym roku samochód, czy na wszelki wypadek, prawda, w związku z deflacją odłożyć na przyszły rok, to jeżeli perspektywą jest, że w przyszłym roku ceny spadną no 0,5% jeszcze, czy 1%, prawda, to wielkie zyski to nie są, a zyski, jeżeli idzie o niskie ceny benzyny, prawda, i innych paliw płynnych, są od już. Więc moim zdaniem tego opóźniania zakupów nie będzie i stąd tego typu deflacja, jeśli ją sobie tak zdefiniujemy, nie jest moim zdaniem wielkim zagrożeniem. Ze względów kauzalnych, czyli braku dalszych pytań, dziękujemy za udział w dzisiejszej. Zapraszamy na następną konferencję prasową po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.